A w zasadzie nie pamiętam, kiedy grałem z drużyną, która grałaby tak defensywnie. Celu Święca Środki zespół Olimpii bronił całą jedenastką, można powiedzieć, na swojej połowie. Biorąc pod uwagę fakt, że boisko wygląda po tej zimie tak, jak wygląda, to naprawdę było nam ciężko w tym ataku pozycyjnym stworzyć jakieś bardzo dobre sytuacje. Udało się kilka i szkoda, bo to byłby mecz taki, w którym jedna bramka zadecydowałaby o wyniku. My doceniamy to, że jest punkt, bo tak jak powiedziałem, no, ciężko było cokolwiek zrobić. Piłka, można powiedzieć, skakała na wysokości kolan cały czas i z tą płynnością było trudno przy tak defensywnie nastawionym zespole gospodarzy. Stąd myślę wynik taki, jaki jest, 0-0, najgorszy dla kibiców. My dopisujemy punkt i nie mówię, że będzie lekko, nie przegraliśmy meczu jeszcze. To, że Hroszu od Matiry igry taki grał, plus. Też dobrze oglądałem, jak grał od Poэтому знаешь, что практически будет все передачи идти на голову высоким этим футболистам. Wiedzieliśmy, że... То есть баскетболистам? Wiedziałem, że te piłki wszystkie będą grane górą na wysokich zawodników. Баскетболисты, я думаю, 2 метра, наверное, только баскетболики. Поэтому знали, что команда не так хорошо там разыгрывает, поэтому сердце передачи дает. Не за всегда рады попадания. Поэтому самое главное было, знали, что надо будет выдержать эти высокие навесы на них. Видели, что нужно вытримать, прихватить эти высокие жутки на них. Не надо еще забывать, что у нас 5-й матч идет среда, суббота. Не можно еще запоминать, что мы играем 5-й матч. Циклу środa sobota. I поэтому первый тайм специально отдали инициативу. Dlatego w pierwszej połowie specjalnie daliśmy inicjatywę. No, w drugiej nam чуть-чуть не хватило, żeby dożać i zabić. W drugiej troszeczkę nam nie starczyło, żeby strzec do domu. Zabezła!